Siema, jako że ja jestem Wasiu, to ni mniej, ni więcej, tylko 9. odcinek Faktogramu, który wychodzi w, zdawać by się mogło, epicentrum sezonu, w którym dzieje się wielkie nic. Tymczasem w branży dzieje się całkiem sporo. Poza zakończonymi niedawno targami Gamescom, polskie media obiegła informacja o odejściu Adriana Chmielarza z założonego przez niego studia People Can Fly, które już praktycznie w całości wchłonął amerykański gigant Epic. Gruchnął także news o transferze Konrada Rawińskiego z Cenegi do potentata sieciówek firmy Wargaming, twórcy m.in. World of Tanks. Ale o tego typu rewelacjach dowiecie się z nowego programu Playmakers TV o szumnej nazwie GameBiz, którego premiera już niebawem, o czym będziemy Was na bieżąco informować. Tymczasem to jest Faktogram, więc nie skupiamy się na ciężkich tematach, tym bardziej, że cały czas za oknem świeci słońce. A oto, co w tym tygodniu dla Was przygotowaliśmy. W tym odcinku Faktogramu pokażemy Wam nadchodzące premiery wielkich przebojów na PS Vita, zrecenzujemy Darksiders 2 oraz udowodnimy na przykładzie gry Colors 3D, że na przenośnej konsolce Nintendo możemy tworzyć prawdziwe dzieła sztuki. Zatem zaczynamy. Im bliżej premiery trzeciej części Assassin's Creed'a, tym większy robi się wokół niej rozgłos. Jak na moje oko, podobne emocje czuliśmy przed premierą trzeciej części Mrocznego Rycerza. No ale wróćmy do samej gry. Na tegorocznym Gamescomie o Assassin's Creed 3 było głośno, ale prawdziwa bomba wybuchła, gdy Ubisoft zaprezentował światu nowy, efektowny filmik przedstawiający bitwy morskie o epickiej wręcz skali. Nowa część Asasyna pozwoli nam na posiadanie własnego statku, który sami, no nie może być inaczej, wyposażymy w odpowiednią załogę oraz uzbrojenie, a potem oczywiście sami w stylu Jacka Sparrowa wyprowadzimy na morze. Zastosowany w grze silnik graficzny ma generować zapierające w dech piersiach efekty, dzięki którym bitwy, dajmy na to toczone podczas na przykład szalejącego sztormu, będą wyglądać bardzo realistycznie. Można śmiało powiedzieć, że trzeci Assassin's Creed udowodni ostatecznie, że bitwy morskie mogą być fajne i cool nie tylko w filmach, ale także w grach komputerowych. PS Vita cierpi na brak naprawdę mocnych produkcji w swoim katalogu. Targi Gamescom pokazały, że najlepsze jeszcze przed nami, a PS Vita dopiero się rozkręca. Niedawno po raz pierwszy usłyszeliśmy i po raz pierwszy zobaczyliśmy na małym ekranie Vity nowe Killzone oraz Call of Duty. W tym pierwszym, o pełnej nazwie Killzone Mercenary, wcielimy się w rolę najemnika, który sprzeda swoje usługi zarówno Helgastom, jak i siłom ISA. Trailer zapowiadający grę wygląda naprawdę bajecznie. Zresztą nie może być inaczej, bo gra ma przecież śmigać na tym samym silniku, co duży Killzone 3 na duże PlayStation. Premiera gry zapowiedziana jest na przyszły rok. To grzech nie czekać na Killzone. W dalszym ciągu pozostajemy przy targach Gamescom oraz przy konsolce PS Vita. Drugim głośnym tytułem na handhelda Sony, obok oczywiście Killzone, był Call of Duty o niezwykle rozbudowanym podtytule Black Ops The Classified. W grze poznamy historię dziejącą się między wydarzeniami z pierwszej części, a drugiej, która jeszcze nie została wydana. Interesująco zapowiada się tryb wieloosobowy, maksymalnie dla 8 graczy, którzy będą mogli wybierać spośród klasycznych trybów rozgrywki doskonale znanych fanom tej serii. Niestety, przenośne Call of Duty wygląda w tym momencie, delikatnie mówiąc, słabiuteńko. A na pewno nie tak, jakbyśmy tego wszyscy oczekiwali, biorąc pod uwagę duże możliwości PS Vity. Tytuł powinien pojawić się jeszcze w tym roku. Może do tego czasu ktoś wpadnie na pomysł, aby nieco więcej odkryć z możliwości drzemiących w PS Vita. W zeszłym tygodniu recenzowaliśmy znakomite Sleeping Dogs, a teraz tytuł najlepszej gry tygodnia wędruje do drugiej części Darksiders. Kontynuacja hitu sprzed 2 lat to produkcja dużo większa, dłuższa, mroczniejsza, a co za tym idzie ciekawsza i naturalnie rzecz biorąc lepsza od swojego poprzednika. To nie jest już zwykły slasher, polegający na masakrowaniu potworów. W drugiej części Darksiders owszem, nadal masakrujemy potworki, ale równocześnie, aby dać odpocząć naszym palcom, rozwiązujemy proste łamigłówki i popisujemy się zręcznością, pokonując różne terenowe przeszkody. Zagraniczny serwis Games Radar chwali świetny, rozbudowany system walki,
oraz rozgrywkę rewelacyjnie spajającą elementy zręcznościowe z etapami polegającymi na eksploracji. Games Radar daje grze bardzo wysokie 4,5/5, z kolei IGN podarował grze w 10-stopniowej skali 7,5. Redaktor IGN-u skrytykował błędy obecne zarówno w oprawie wizualnej, jak i w samej rozgrywce. Średnia Metacritic wynosi 85%. Darksiders 2 na pewno jest warte polecenia i dlatego nie polecamy. Grajcie. Tylko dni odliczamy do premiery bodaj najgorętszego MMORPGa, który pojawi się w tym roku. Guild Wars 2, bo o nim mowa, to zupełnie nowy silnik graficzny, który sprawi, że gra w chwili premiery będzie najpiękniejszą produkcją tego typu. Ale grafika nie jest przecież najważniejsza. Pytacie o fabułę. Historia drugiej części Guild Warsa ma się rozgrywać 250 lat po wydarzeniach ukazanych w Eye of the North, czyli dodatku do pierwszej części gry. Jeżeli ktoś nadal zastanawia się, o co chodzi, dlaczego wszyscy czekają na Guild Wars 2, to przypominam, tytuł nie będzie wymagał od nas opłacania comiesięcznego abonamentu, co jest przecież powszechnie praktykowane w World of Warcraft czy też w Star Wars The Old Republic. Tak sobie myślę, że gra będzie idealną nagrodą dla tych wszystkich, którzy 3 września ze zwieszonymi głowami pomaszerują do szkoły. Sami przyznajcie, że dobrze by było, gdyby po powrocie do domu w waszych biurkach leżało świeżutkie i pachnące nowością Guild Wars 2. A jeżeli pierwszego dnia szkoły nauczyciele wam coś zadadzą, to hańba im! Jeżeli należycie do tej grupy osób, która lubi rysować, ale niekoniecznie na kartce i za pomocą farbek, bo przecież można się baćkać i pobrudzić, to Colors 3D jest dla was idealną propozycją. Średnia ocen według Metacritic wynosi dla tej gry niesamowicie bajeczne 89%, co już sugeruje, z jak dobrą produkcją mamy do czynienia. Colors 3D pozwala nam na tworzenie, szkicowanie, malowanie różnych rysunków oraz obrazków, które dzięki możliwościom 3DS-a możemy oglądać właśnie w 3D. Producent udostępnił nam wszystkie najważniejsze narzędzia niezbędne do tworzenia obrazków, starając się równocześnie, aby tytuł był maksymalnie łatwy w obsłudze. Gra, którą równie dobrze możemy nazwać programem graficznym, już od jakiegoś czasu robi na świecie rewelacyjną karierę. Na specjalnej witrynie wspierającej cały projekt znajduje się już prawie 400 tysięcy przykładów twórczości graczy. Wśród nich możemy zobaczyć naprawdę piękne i zjawiskowe grafiki, które równie dobrze mogłyby znaleźć się na prawdziwych wystawach, od choćby w takim Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Grę w wersji na 3DS-a możemy kupić w e-sklepie Nintendo za jedyne 24 zł. Spróbujcie, zagrajcie i zobaczycie. Kto wie, może akurat was odkryjecie talent na miarę Van Gogha albo Monet, co mogłoby oczywiście oznaczać początek wielkiej artystycznej kariery. Wystawy, drineczki, no widzicie, rozumiecie. Uwaga, jeśli macie 3DS-a, na naszym fanpage'u już niebawem sypniemy kodami do pobrania Colors 3D. Więc bądźcie czujni, jak na przykład pingwiny z Madagaskaru. Albo jeżeli macie swoich ludzi, no to mord wam przypomni, kiedy warto zajrzeć na fanpage Faktogramu. Niestety to tyle na dzisiaj. Na sam koniec przypominam, że za tydzień pojawi się jubileuszowy 10 odcinek Faktogramu. Takie nasze małe święto. Na pewno będzie się działo, dlatego koniecznie zaznaczcie w kalendarzu przyszły weekend. Dzięki i do zobaczenia na wielkiej imprezce.